Cześć widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku z Planet Destroyers, czyli nowej gierki od Rockska. Dzisiaj sobie wymaksujemy wszystko, tak jak ostatnio zakończyliśmy na 4 rebirfach i 3 golden epikach, to dzisiaj postaram się zrobić chociaż podstawowe legendy, a kto wie, może mityk się trafi. No i oczywiście zrobimy sobie maksymalną ilość rebirfów, która to jest chyba w liczbie 8, więc rekasy mam. Ale 15 milionów i 20k za rebirfa, lecimy i mamy mastera, potem jest champion, ale od razu chodźmy sobie zobaczyć upgrade'y. Mam nadzieję, że znowu coś pod expa będzie, tu odbierzmy te 5 spinków. Jest pod expa, pod gemy jest, pod kasę i pod expa, dobra. A to też ten pistol kupię, dobra, to mamy wymaksowane. Toka gemów nazbierane, które poszło tak o po prostu w sekundę. A ja znowu lecę farmić dalej na rebirfa. Ile potrzeby? 40k i 40 milionów. Dobra, to na ludzie. Dobra widzowie, mamy nafarmione gemiki oraz znowu kaskę, więc lecimy z kolejnym rebirfem. To będzie 6, więc chyba to jest przedostatni. Ale dobra, robimy to. I haker jest chyba ostatni. 100 tysięcy i 250 milionów. Okej. Odbierzmy sobie tutaj 3 potki na damage. Czyli jak jest 7 rebirfów, dobrze chyba rozumiem, upgrade'y na laka, ale drogie są, ej. Dobra, no, to co? Ja znowu dobijam kasę i gemy i zaraz się widzimy na ostatnim rebirfie, a potem dalej z petami lecimy, a raczej z jednostkami. No i wreszcie widzowie, nawet prawie maksymalny level dobiłem, ale mamy kasiorkę, więc rebirfujemy na hakera i mamy maksymalną ilość rebirfów. Odbierzmy sobie nagrody, wszystko zmaksowane, tak, wszystkie potki. Zobaczmy sobie, ile upgrade'y kosztują, czy mogę coś kupić. O, końcy na 15 level można. Gemy 100k kosztują, dobra, kupmy sobie raz tego pistola, no i teraz znowu przechodzę przez całą przeprawę, co tutaj miałem. I lecę na ostatnią krainę i trzeba zbierać kasę i zrobimy sobie jakiś opening. No i dobra widzowie, ostatnie 5 sekund poteczki, ładnie nafarmiłem sobie prawie 600 milionów kaski, za to trochę mało gemików, no ale dobra, trudno, ale wiecie co sobie wykupimy, kupimy sobie lak na maksa, oj tak, to jest potrzebne, X mi jest na razie niepotrzebny, już i tak mam maksymalny level, a rebirfa i tak już nie mogę zrobić, więc teraz 582 miliony, Jakie tu są szanse teraz na wszystko? No, całkiem spoko. Epika nie chcę. Czy ja potrzebuję epika? Nie, będziemy lecieć od legendy w górę. Także widzowie, poteczki, a raczej poteczka. 0,5% szansy na legendę. I ile za jedno otwarcie zużywam? 2,5 miliona około, tak? 800k razy 3. 2 400 tysięcy, dobra. Otwieramy za wszystko i zobaczymy, co poleci. No i widzowie, ostatni opening. Otwierałem, no, 17 minut i otworzyłem bardzo dużo tych kapsuł, chyba z 800. I co trafiłem? 3 legendy na 17 minut otwierania. Ale dobra, to są moje nowe najlepsze pety. Więc całkiem spoko, ładnie go tu nawalają. Trochę gemów teraz nafarmiłem, widzę. Czy ja mogę jeszcze coś zrobić, aby mieć lepszą szansę na to coś, co jest jakimś robocikiem? Chyba nie. W ogóle ile mamy siły? 8,5 tysiąca, czyli nasz cały ekwipunek się stakuje. Tak. Czyli jak ktoś ma 950 tysięcy, no to ma chyba cały ekwipunek w mitykach i to jeszcze złotych. No ale dobra. To co widzowie, jeszcze trzeba chyba jedną rundkę zrobić takiego otwierania. Więc oczywiście więcej końców, bo czemu by nie? Maksymalny level mamy, złotą maszynę, no nie będę chyba ryzykował. Nie, to nie jest to warte. Więc widzowie, ja odpalam znowu poteczki na kaskę i na damage. I 20 minut se tu postoję, a potem znowu idziemy robić opening. Mam nadzieję, że poleci więcej tych legend i będę mógł sobie zrobić chociaż jedną na złoto. Dobra widzowie, podka się kończy, więc zrobimy drugą próbę, ale jeszcze mam 9 spinów, więc spinujemy sobie. Może coś fajnego dostanę, nie da się tego skipnąć niestety. Jest legenda, ale to jest ta słaba.
chyba Aqua, jak dobrze pamiętam. Szkoda, że w poprzednim odcinku nie trafiłem. Dobrze, pod kanalaka. Gemiki, 50 gemów, no tak. Dodawać mi podki. No nie, no znowu gemy. No trzeci raz gemy, 20% szans. No gro, proszę cię. No nie rób sobie jaj, dobra. Na końcy może być. Na damage jeszcze mi daj. O, na laka też może być. Przedostatni spinek. Znowu gemy, naprawdę. I ostatni spinek. Chyba nie chcę wiedzieć, co będzie. Końcy, 250 końców. No to chyba wolałem te gemy. Dobra, no to niech se tu ubiją koledzy. 560 milionów. Lecimy z poteczką na laka. No i co? Może będzie coś lepszego niż tylko dwie legendy. 20 minut openingu i zobaczymy, co będzie. No i dobra, widzowie, jestem po openingu, już sobie tutaj dalej farmię i zobaczmy, co trafiliśmy. Jest mityk i dużo legend, ej. No ładnie, mityk 2600 ma. I możemy sobie jeszcze legendę na złotą ulepszyć, no to elegancko. Tyk na 100%, bo ja nie będę ryzykował. Zakładamy najlepsze 2,5K, czyli mityk jest lepszy od złotej legendy. I teraz możemy sobie elegancko farmić tutaj. Czy mój damage się zwiększył? Nie, bije cały czas tyle samo. I tutaj total powera już mamy 15,5K, więc elegancko, widzowie. Na tym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek zmaksowania tej giereczki. Zostały mi jedynie upgrade'y do kupienia, ale co tam z tych upgrade'ów mi zostało? 4 kasy, expa nie będę kupował i pistol damage'a też nie. Więc jedyne muszę sobie farmić 4 levele kasy. Ale to, jak przy okazji sobie będę farmił tutaj kasiorkę na jajka. Trafiliśmy w pierwszym openingu dwa diamentowe te legendy. I w drugim 4 legendy oraz mityka, więc drugi opening oddał. A ja widzowie, dziękuję wam za oglądanie. Jak się spodobał, stawcie łapeczkę w górę, komentarz oraz subika. I pewnie po update'cie w tej gierce widzimy się znowu. Pa, pa.